kosztów nie było, tych umorzeń. Jakie są powody tych umorzeń? Ja wiem, że litera prawa na pewno jest stosowana, ale to nie są małe sumy. I jeszcze jedno bilans, zaraz rachunek zysków i strat. Ja już tu pytałam, ale uzyskałam to na poprzedniej komisji. Na razie w tym momencie tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, prosimy o odpowiedź albo wyznaczenie kogoś do odpowiedzi. Tak, jeśli chodzi o tą pierwszą część dotyczącą ile jest tego majątku na Akademii Gospodarki przy Lapędzie i Alei Zygmuntowskich, no to nie mam w tej chwili takich szczegółowych informacji przy sobie, więc pozwoli pani, pani przewodnicząca, że ja to pani uzupełnię. Natomiast jeśli chodzi o zapytanie dotyczące środki trwałe w budowie. Środki trwałe w budowie, no to to jest wszystko to, co oczywiście jeszcze nie znalazło, czyli jest nakładem jeszcze. Jeśli chodzi o to, o tą część, którą pani wskazywała, jeśli chodzi o oświatę, to proszę pamiętać, że no tutaj gro to jest na Berylowa. Ja wiem, ale ile nam zostało do realizacji? To znaczy, jeśli chodzi o spłatę, no to wszystko. Bo my zaczynamy spłacać w 2022 roku, o ile pamiętam. Czyli całość. Jasne, to już mam odpowiedź. W części poproszę pana dyrektora Mazura, żeby odpowiadał odnośnie tam targów i spółek, czyli umorzeń, akcji i udziałów. To bardzo proszę, panie dyrektorze. Ale ja jeszcze chciałem dopytać odnośnie tego długu, to jak on za szkołę tam jest 70 milionów, to on jest ujęty, czy tylko te 26 milionów niespłacone? Jeśli chodzi o szkołę przyterminowej, mamy tutaj umowę powiązane dwie umowy z wykonawcą i z jednoczesnym sprzedażem wierzytelności. Czyli wykonawca na bieżąco otrzymuje płatności, natomiast sprzedaż wierzytelności naszym w stosunku do banku, który nabył od tą wierzytelność, będzie spłacana od 2022 roku. Czyli wieloletniej prognozie finansowej ma pan ujęte poszczególne lata spłaty od 2002 roku. Natomiast wykonawca będzie płacony, jest płacony na bieżąco. No tak, ale nie jest to jako ujęte w budżecie jako całość, jako zobowiązanie, tak? Tylko zobowiązanie jest cały czas jedno, ponieważ ono się nie podwaja. Zobowiązanie, które myśmy mieli w stosunku do wykonawcy, wykupił bank i ono jest cały czas jedno. Ja rozumiem, nie chodzi, czy w tych 1,5 miliarda i 45 milionów. Tak, jest. Jest, tak? Jest. O, to mi, dziękuję. Bo to są aktywa przyszłe, one będą przechodziły na następny rok. Tak to zrozumiałam, tak. To w kwocie długu oczywiście to zobowiązanie z tego tytułu jest blisko 70 milionów. Dobrze, dziękuję. Rozumiem, że wszystkie pytania pani radna zostały. Pan dyrektor Masa, proszę bardzo. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, odpowiadając na pytanie dotyczące umorzenia akcji w spółkach MKS, czyli dawne SPR oraz Motorze Lublin. W MKS-ie była to kwota 1 600 000 w roku 2019, w Motorze 900 tysięcy złotych. Nie jest to umorzenie jakichkolwiek zobowiązań. Umorzenie akcji, dobrowolne umorzenie akcji polega na podwyższeniu kapitału z jego jednoczesnym obniżeniem o tą samą wartość. Pozwala to nam nie generować nadmiernego kapitału zakładowego. Jednocześnie ta wartość, którą podwyższamy, nie jest kierowana na wyższy kapitał zakładowy, tylko na pokrycie dotychczasowej straty z lat ubiegłych. Jest to standardowa procedura przewidziana w kodeksie spółek handlowych. Może być dokonywana raz w trakcie roku. Dlatego
większą część płatności, którą przeznaczamy do tych spółek. Raz w roku decydujemy o przeznaczeniu tego podwyższenia z jednoczesnym obniżeniem na pokrycie strat lat ubiegłych. Czyli ja mogę powiedzieć? Czyli z tego wynika, że jakby wartość tych spółek, wartość akcji generalnie nie uległa zmianie w roku 2019. Umorzenie i wykupienie wyrównane. Uległa zmianie, natomiast nie o pełną wartość, czyli przykładowo w przypadku motoru Lublin nie o 2 miliony złotych kapitał został podniesiony, tylko skoro dokonaliśmy w przypadku jednej z transz obniżenia o 900 tysięcy, więc łącznie w tej roku kapitał zakładowy wzrósł nie o 2 miliony, tylko o 1 100 000. A poważnie, a w drugim przypadku łączna kwota w 2019 2 950 000, obniżenie 1 600 000 zostało umorzonych, zatem kapitał zakładowy wzrósł o 1 350 000 złotych. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze pytanie? Pan Przewodniczący, teraz proszę. Ja chciałem spytać, czy te zmiany w kapitale spółki Motor są związane z ewentualnym jakby sprzedażą udziałów prywatnemu inwestorowi? I drugie pytanie to jest takie, czy w międzyczasie była komisja rewizyjna, czy od tego czasu były jakieś skwitowania dla spółek z udziałem miasta i cały czas czekam na wyniki finansowe spółek. I jeszcze bym prosił o wyjaśnienie, bo tak do końca nie zrozumiałem, o te 25 milionów, które miasto wykupiło udziały w MDW-ku, tak do końca, proszę? 29 milionów, pani dyrektor mnie poprawia. I na czym, kto ma te udziały? Czy miasto, które jest właścicielem, wykupuje udziały, MPWiK wykupuje udziały od miasta za 29 milionów, to kto będzie właścicielem tego MPWiK-u? Czy to jakiś, to, no to właśnie proszę o wyjaśnienie, bo nie do końca po prostu to rozumiem. Czy ulega w takim przypadku właśnie zmiana kapitału zakładowego? Czy ta operacja spowodowała taki efekt, jeżeli chodzi o te 29 milionów dla MPWiK-u? Panie dyrektorze, proszę. Zaczynając od ostatniego pytania, ta operacja w postaci umorzenia 20 udziałów w przypadku MPWiK-u, udziałów w wartości 29 milionów powoduje, że łączna wartość nominalna tych udziałów o tą kwotę zostaje zmniejszona, natomiast to są oczywiście wartości nominalne. Co innego to jest wartość ewentualna podlegająca wycenie, to jest wartość nominalna, którą się wysługuje. W przypadku MPWiK-u było to umorzenie bez podwyższania kapitału, więc to spółka kupowała od miasta, w zasadzie przejmowała, my jako miasto cofaliśmy nasze udziały, spółka nabyła od miasta cofnięte udziały w celu ich umorzenia, więc te udziały są dematerializowane, ich nie, po nabyciu przez spółkę nie istnieje. W przypadku umorzenia z jednoczesnym podwyższeniem wygląda to w ten sposób, że nie podwyższamy kapitału, o tą wartość kapitał zostaje na tym samym poziomie. W przypadku motoru wykonywanie podwyższenia z jednoczesnym obniżeniem nie jest procedurą, którą robiliśmy tylko w 2019 roku, tylko co najmniej, jeśli dobrze pamiętam, od 3-4 lat to stosujemy, więc to nie jest nic nowego i nie jest związane z aktualną sytuacją motoru. I jeszcze, czy były skwitowania w pozostałych spółkach, czy nie było żadnego wolnego zgromadzenia? Na ten moment poza targami nie było jeszcze zwyczajnych zgromadzeń. Na czwartek jest przewidziane zwyczajne zgromadzenie właśnie w spółce motorowej. Dziękuję bardzo. Pani radna, proszę bardzo. Ja jeszcze chciałbym
zatykać, jeśli chodzi o rachunek zysków i strat. Tam jest pozycja pozostałe przychody operacyjne. To jest ogromna suma, która zdecydowanie zmniejszyła się na koniec roku w odniesieniu do poprzedniego. Jakie to właśnie, jakie to działania, decyzje, operacje przeprowadzono, zwiększając ponad dwukrotnie? To jest pozycja, zresztą pani pani dyrektor, proszę. Rachunek zysków i strat. Pozostałe przychody operacyjne. Do mikrofonu, proszę, pani dyrektor. przedawnionych,
O jakie nie, dlaczego to są wcale nie małe sumy? Mówimy o tych kosztach tak operacyjnych, no więc jeśli chodzi o podatkowe rzeczy, to tu jest tylko milion, przepraszam, że powiem tylko, bo na kwotę 71 796 000 podatków dotyczy umorzenie podatku od nieruchomości, środków transportu rolnego i opłaty skarbowej, to jest kwota 31 359 zł. Przedawnienie podatku. No, przedawnienie następuje wtedy, kiedy nie ma możliwości już ściągnięcia. Nie jakie zaległości? 1 095 251 zł. To są z tego tytułu, natomiast 69 757 to są tak, może na odszkodowania wypłacone wykonawcą usług naprawczych w pojazdach Straży Miejskiej, kary, koszty zakupu mediów refakturowanych najemcom, wyksięgowanie przedawnionych, umorzonych i wygaszonych należności, odpisy aktualizujące należności, tu jest największa kwota 47 868 394 zł, w tym jest właśnie ten kumar. To jest duża suma. 70 milionów. Dobrze, czy Państwo nie macie jeszcze jakieś pytania do sprawozdania? Jeszcze jest utworzona rezerwa 10 795 000. Jest to rezerwa utworzona na zobowiązania skutków toczących się postępowań sądowych. I to tutaj jest ZDR, prawda? Dobrze, dziękuję. Pytań więcej nie widzę. W związku z tym przejdziemy do zaopiniowania sprawozdania finansowego miasta Lublin za 2019 rok na druku 769 BSK1. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem dokumentu? 5 głosów za. Kto jest przeciw? 3 głosy przeciw. I wstrzymać się już nikt nie może, bo wszyscy zagłosowali. Także zaopiniowaliśmy ten dokument pozytywnie. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu drugiego naszego spotkania, czyli sprawy wniesione. Czy Państwo sprawy wniesionych? Macie jakieś rzeczy? Proszę Państwa, w takim razie ja sobie pozwolę się zapytać Państwa o komisję, którą mamy mieć 16 na targach Lublin. Mamy tą komisję, dostaliście Państwo już materiały, czyli sprawozdanie finansowe, o którym Pan Dyrektor Mazur już wspominał. To jest na Państwa na mailu i możecie sobie przeanalizować przed tym spotkaniem. Natomiast pytanie jest takie, w związku z tym, że spotkanie mamy o godzinie 14, czy wolicie Państwo, żeby osobiście na miejscu się spotykamy, czy wolelibyście Państwo, żeby było zdalne posiedzenie? Jeśli... Tak, na twarzy. Proszę Panie Radny. Jeżeli można, to chyba na miejscu. Jeżeli teraz można się spotykać, to moglibyśmy pojechać tam. To nie jest tak daleko. Wydaje mi się, że każdy może dojechać i spotkać. Ścieżki zobaczymy przy okazji. Zobaczymy nowe ścieżki w Parku Ludowym, na które dodaliśmy 8 milionów. Jak te prace idą? Także musimy to sprawdzić, no pojedziemy komisyjnie. Sprawdzić. Panie Radny, targi troszkę są obok tego terenu, ale rozumiem, że przyjdziemy się, te fajne tereny są. Przyjdziemy. Jeszcze musimy sprawdzić, Panie Przewodniczący, ten teren, co od targów kupujemy i jak to wygląda. Ile to jest Panie Radnemu specjalnie zaprezentowane. Pytam się Państwa nie bez powodu, bo chciałem wiedzieć, czy ze zmianą zawodową zobaczymy na miejscu. O tej porze. Nie widzę żadnego głosu przeciw, także zrobimy po prostu na miejscu tą komisję o godzinie 14. Tą wjazdową. Jeszcze Państwa poinformujemy, nie wiem, czy ktoś z Państwa będzie sobie życzył, żeby stąd jechać, czy wszyscy się bezpośrednio. To jeszcze ustalimy z Państwa. Bezpośrednio, bo to przecież to nie jest. Ja chcę jechać stąd, no. Tak? To lepiej było bezpośrednio, nie musielibyśmy busa angażować. MPK jeździ, MPK. Tak. Dobrze, dobrze.
To mniej więcej mamy uzgodnione, zostaniecie Państwo o szczegółach poinformowani. Tak jak mówiłem, proszę sobie przejrzeć to sprawozdanie, żeby być przygotowany przed tą komisją. No i cóż, jeśli nie ma więcej spraw wniesionych, to dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Państwu dyrektorom, radnym i do widzenia na